bardzo ciekawe jest to w dzisiejszym czytaniu, że z jednej strony Duch Święty mówi do apostołów, po prostu im mówi, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich przeznaczyłem, a z drugiej strony właśnie jakby Duch Święty nie mówi bezpośrednio do Barnaby i do Szawła, jaka jest misja, tylko mówi do kogoś innego, że mają wyznaczyć Barnabę i Szawła. To jest ciekawe, że Duch Święty mówi i Duch Święty mówi też i do Szawła, i do Barnaby, bo przecież wiemy to z innych fragmentów dziejów apostolskich, że jakby Duch Święty ma taki swobodny kontakt z nimi. A jednak jeśli chodzi o ich misję, to Duch Święty mówi to do kogoś innego, że to ktoś inny ma ich wyznaczyć. I to jest niezwykle ważne w życiu wiary, że Pan Bóg bardzo często przychodzi do nas przez drugiego człowieka. Jest potrzebna pokora przyjęcia dobrej nowiny, jakiegoś Bożego pouczenia właśnie przez drugiego człowieka. Boję się takich ludzi, którzy jakby w wierze kroczą drogą taką indywidualistyczną, że oni mają natchnienia, oni sami są jakby tymi, którzy rozeznają te natchnienia, jakby sami dla siebie są wyrocznią. Boję się takich sytuacji, takich osób, bo Słowo Boże uczy nas czego innego, że właśnie te natchnienia Boże dla nas przychodzą przez kogoś, chociaż Bóg mógłby nam bezpośrednio mówić, ale one przychodzą przez kogoś, bo to wymaga pokory. W otwieraniu się na Pana Boga, w uległości wobec Pana Boga, wobec Jego woli, potrzebna jest duża dawka pokory.